Identyfikator podmiotu SCP-PL-151. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekty należy przechowywać na ogrodzonym obszarze o powierzchni 100 m2, znajdującym się w strefie trzeciej. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki drucianej o wysokości 3 metrów. Przechowalnie należy zaopatrzyć w zestaw kołowrotków dla gryzoni. W razie ucieczki podmiotów należy je wytropić przy pomocy wszczepionych pod skórę implantów z nadajnikami. Co dobę jeden członek personelu klasy D ubrany w strój ochronny ma wejść do przechowalni w celu dostarczenia żywności oraz wymiany wody znajdującej się w dozowniku. Raz na 3 miesiące należy przeprowadzić badania weterynaryjne, by sprawdzić kondycję, w jakiej znajdują się instancje. Kiedy członek personelu zostanie zraniony przez jeden z bytów, należy natychmiastowo amputować uszkodzoną część ciała. Opis. SCP-PL-151 to zwierzę z gatunku Atelerix albiventris, afrojeż białobrzuchy. W przeciwieństwie do innych stworzeń z rodziny jeżowatych, podmioty prowadzą życie w stadzie. Ma to prawdopodobnie związek z ich naturą anomalii. Obserwacja wykazała, że obiekty tworzą się stada wielopokoleniowe. Sekcja wykazała, że byty posiadają korę mózgu rozbudowaną na poziomie ssaków naczelnych. Podmiot rozwinął dodatkowe gruczoły służące do zwabiania potencjalnych ofiar. Kiedy obiekt zauważy zwierzę, zacznie przemieszczać się w jego kierunku, stawiając łapy w skoordynowany sposób, wydając dźwięk określany jako tuptanie. Odgłos jest jednakowy niezależnie od rodzaju podłoża, po którym stąpa obiekt. Dźwięk ten wpływa na umysły kręgowców. Każdy, kto usłyszy tuptanie, będzie odczuwał chęć nagłego zbliżenia się do źródła dźwięku. Po zmniejszeniu dystansu do 2 metrów, instancja zacznie wydzielać feromony pobudzające, wytwarzanie endorfin w układzie nerwowym. Odurzona w ten sposób istota w 97% przypadków wchodzi w kontakt z obiektem, narażając się na zranienie przez igły. Obiekt posiada zmodyfikowane kolce. Część kolców rośnie pod włos, sprawiając, iż niemożliwy jest kontakt z grzbietem bez poranienia. Zakończenia igieł są zaostrzone w wyższym stopniu. Ponadto pokryte są nieznaną substancją wytwarzaną przez gruczoły podskórne podmiotu. W razie przedostania się substancji do krwiobiegu zwierzęcia, instancja wejdzie w stan anomalny. Kiedy upłynie 30 minut od wstrzyknięcia wydzieliny, wszystkie instancje zwiną się w kulkę i zaczną hibernować. Po zwinięciu się w kłębek między bytami, a ofiarą zacznie wzrastać siła przyciągania grawitacyjnego. Pozostaną w takim stanie do momentu śmierci osoby, która została ugodzona przez obiekt. W trakcie 6 godzin przeciążenie grawitacyjne wzrasta do poziomu 1 gram i ciągle rośnie. Instancja potrafi wytrzymać nacisk 1000 N na centymetr kwadratowy, bez odnotowania uszczerbku na zdrowiu. Dlatego niemalże nigdy nie ulegają urazom w trakcie aktywacji zdolności anomalnych. Pozyskanie obiektu. Dnia. 2000. Roku. Agent polowy. Pracujący na komisariacie policji w Konstancinie, Jeziornie. Odebrał nietypowe zgłoszenie. Mężczyzna o imieniu zgłosił, że podczas wycieczki po lesie kabackim zaczęło go gonić stado jeży. Agent przyjął zgłoszenie, następnie powiadomił o zajściu w fundację. MFO Alfa 09 zamknęła obszar powierzchni 100 arów pod pretekstem pojawienia się niebezpiecznego zwierzęcia. Podczas lustracji zabezpieczonego terenu znaleziono zwłoki mężczyzny otoczone przez 53 instancje SCP-PL-151, które się nim żywiły. W trakcie badania miejsca zdarzenia jeden z członków personelu zranił się o jeden z bytów. Gdy wszystkie obiekty jednocześnie zwinęły się w kulę, uznano je za anomalię. Następnie zabezpieczono. W upływie 18 godzin członek personelu ukuty przez podmiot zmarł z powodu wewnętrznego krwotoku. Przypisy. Do przebicia ludzkiej skóry wystarczy nacisk rzędu 0,01 N na centymetr kwadratowy. Najwyższe obciążenie, jakie udało się przeżyć testerowi, wynosiło 29,7 g. Uzyskano je 27 godzin od wstrzyknięcia wydzieliny. Ciało nosiło ślady licznych zmiażdżeń oraz ran kłutych. Przyczyną śmierci było uszkodzenie mózgu.